Tak to jest, że byłem tu ostatni raz, w zasadzie może źle mówię, byliśmy z żoną tu ostatni raz 12 lat temu, więc jak to się mówi po cieszyńsku, strasznie dawno i pewnie nikt z was mnie nie pamięta, chociaż część z was mnie zna. Pamiętam. Brat pamięta, dlatego że spotykamy się w szkole biblijnej w Ruptawie, spotykamy się na Wieczorze Pieśni też, no co roku, także no nie jest tak źle. Ale chciałbym kilka słów no tu powiedzieć o sobie, czy może o nas, bo no tak jest ładnie. Nazywam się Tomasz Guńka, no moja żona ma na imię Danuta, jesteśmy z Cieszyna. Od kilku pokoleń mieszkam w Cieszynie razem z moimi przodkami i powiem tak, moja babcia była osobą wierzącą. Mój ojciec był osobą wierzącą, ale ja się nie urodziłem jako wierzący człowiek. Dlatego, że wiemy, że Bóg ma dzieci, ale Bóg nie ma wnuków. Ja byłem synem mojego ojca i wnuczkiem mojej babci. Ale to nie znaczy, że od narodzenia, od przyjścia na świat byłem Bożym dzieckiem. I kiedy miałem lat naście, tak jak tutaj Szymon, tak, dobrze mówię, przed chwileczką mówił, też miałem taki okres buntu i nie bardzo mi się to podobało, to chodzenie do zboru, nie bardzo mi się to podobało, to przestrzeganie właśnie tych przykazań, bo jakoś tak postrzegałem chrześcijaństwo jako zbiór nakazów i zakazów. Potem był taki moment, że poszedłem na studia 100 kilometrów od domu, gdzie zasmakowałem w cudzysłowie tej wolności, tego wszystkiego, co wcześniej ze względu na dyscyplinę, które miałem w swoim domu, których tu nie mogłem robić i po 2 latach stwierdziłem, nie, to nie jest to. Bóg przemówił do mnie i musiałem schylić moje kolana i prosić Boga o przebaczenie, prosić Boga o oczyszczenie mnie i przyjęcie mnie w grono Bożych dzieci. To było bardzo dawno temu, bo w 77 roku, czyli to jest dokładnie 44 lata temu, ale ja doskonale pamiętam ten dzień, to miejsce, to gdzie się modliłem, gdzie Bóg zdjął ciężar z moich grzechów. I od tego czasu z łaski Bożej również, tak jak moja babcia, jak mój ojciec i ja, jestem Bożym dzieckiem. Jestem tym, który idzie za Jezusem. I to jest coś wspaniałego. Piękna sprawa. Iść za Jezusem. I tak się cieszę, że jesteśmy tutaj razem, żeśmy mogli słyszeć sporo świadectw, mogliśmy śpiewać, mogliśmy się modlić, mogliśmy słyszeć te przeżycia. A ja dzisiaj chciałbym się z wami dzielić Słowem Bożym, Słowem, które będę zaraz czytał, zapisanym w Nowym Testamencie, Ewangelii Łukasza, 6 rozdział i będę czytał od 27 wiersza. Najpierw odczytam ten fragment. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział i będę czytał od 27 do 36 wiersza, tak jak mamy tu napisane. Będę czytał w przekładzie Biblii Warszawskiej. Słowo Boże, które brzmi tak. Ale wam, którzy słuchacie, powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Temu, kto cię uderzy w policzek, nadstawi drugi. A temu, kto ci zabiera płaszcz i suknię, nie odmawiaj. Każdemu, kto cię prosi, daj, a od tego, kto bierze, co twoje, nie żądaj zwrotu. A jak chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo i wy. A jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, na jakąż wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. Jeśli bowiem dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, na jaką wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy to samo czynią. A jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, na jaką wdzięczność zasługujecie. I grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby to samo odebrać z powrotem. Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza i synami Najwyższego będziecie. Gdyż On dobrotliwy jest dla niewdzięcznych i dla złych. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. Słowo Boże, fragment z nauczania Pana Jezusa Chrystusa. Sam jestem zdziwiony, że o tym mówię, dlatego że to jest taki dość trudny fragment,
fragment, który nam, chrześcijanom, często sprawia problem, jak go zrozumieć, jak go właściwie zinterpretować. Chyba to było 3 tygodnie temu, byłem na grupie domowej, to są takie akurat starsze siostry, które się zbierają, i mówiłem tam, akurat usługiwałem z 22 rozdziału Księgi Objawienia, i w pewnej chwili ta siostra, która jest dokładnie w wieku mojego ojca, gdyby mój ojciec żył, a więc ma 95 lat, mówi: bracie, a ten fragment, właśnie ten, który przeczytałem, jak ty go rozumiesz? Przyznam się, że byłem zaskoczony, bo byłem przygotowany na zupełnie coś innego, ale tak powiedziałem tej siostrze, właściwie to ciociu jej mówię, bo ona ode mnie sporo starsza, nie? Mówię: no postaram się przygotować i następnym razem, jak do was przyjdę, to będę o tym mówił. I kiedy byłem w domu, no to zacząłem czytać to słowo, przypominać go sobie i mówię: tak, panie, ono nie jest łatwe. Ja nie wiem jak wy, bo wierzę, że każdy z was czyta Boże Słowo, czytacie Boże Słowo. Są takie fragmenty, które nam jest łatwo przyjąć, a są takie fragmenty, które są trudne. Dla mnie ten fragment przez długi okres czasu, zresztą czasami i teraz, sprawia pewne trudności. Jak ja to mam rozumieć? Ten, a już to się tu zgubiło, ten drugi policzek. Nadstaw drugi policzek. To jest bardzo trudno tak robić. Łatwo jest może o tym mówić mi teraz, jak my tu jesteśmy w takiej przyjaznej atmosferze, ale znacznie trudniej jest mówić o tym, jak to praktycznie mamy zrobić. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy na to właśnie spojrzeli poprzez pryzmat Bożego Słowa. Co Słowo Boże na ten temat tak dokładnie mówi? Ponieważ jestem u was po bardzo, bardzo długiej przerwie i nie lubię tak od razu, żeby się posługiwać tym, co jest na ścianie, chociaż często to robię, ale kiedy wczoraj się jeszcze na tym po południu zastanawiałem i ponieważ stwierdziłem, że będę chciał czytać sporo z Bożego Słowa, żeby wytłumaczyć, jak ja to rozumiem, to nadstawienie drugiego policzka, żeby nam było łatwiej, to postanowiłem więcej tu pokazywać na tej ścianie. Także Józku, jak mi tu pozwolisz, to będę... będę przesuwał i pokażę. Proszę? Aha, daję radę. Chcielibyśmy na to spojrzeć, na ten fragment, bo ten fragment jest ważny. On jest bardzo ważny, bo on dotyczy mojego, twojego, naszego praktycznego życia. To jest fragment, który Pan Jezus wygłosił. Często mówimy o tym jako kazanie na równinie. Ono odpowiada temu, co mamy zapisane w Ewangelii Mateusza w rozdziałach 5, 6, 7, gdzie mówimy o kazaniu na górze. Ja bym się nad tym szerzej tu nie chciał zastanawiać, ale treści są zbliżone, są wspólne i takim rdzeniem tego nauczania jest to, że Pan Jezus zaskakiwał tak bardzo często swoich uczniów. I chcielibyśmy spojrzeć na to słowo, chcielibyśmy tak może popatrzeć się na poszczególne wersety i rozpatrywać je w kontekście. I chcielibyśmy iść tak może po kolei, może popatrzymy, czy to działa. Słabo działa, jakbyś Józek to przerzucił na następny slajd. Dobra, wejdę w tą stronę. Albo jest za mała odległość, albo to... Przerzuć tu następny slajd, bardzo proszę. Dobra. Chciałbym ten fragment, żebyśmy go może nie rozpatrywali tak dokładnie po kolei, ale chciałbym jakby zacząć od takich wierszy środkowych, od 32 do 34. Przed chwileczką to czytałem, ale jest dobrze powtarzać sobie te Boże Słowa. Wiersze 32 do 34 nam mówią o czymś, co dla nas jest normalne. O czymś, co dla nas jest standardem. A jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, na jakąż wdzięczność zasługujecie? Wiersz 33. Jeśli bowiem dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, na jaką wdzięczność zasługujecie? A jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, na jaką wdzięczność zasługujecie? A więc trzy takie rzeczy, o których mówi tu Pan Jezus Chrystus,
które są jakby normalne, które są jakby standardowe. I mówi, jeśli robicie takie rzeczy, to nie jest nic rewelacyjnego. To jest coś, co jest jakby standardem w wielu społecznościach. I spójrzmy, no możemy tak powiedzieć, to są takie zasady wzajemności. Ty mi robisz dobrze i ja ci robię dobrze. Czyli jesteśmy razem, współgramy, współpracujemy, istnieje jakaś harmonia. I chciałbym to powiedzieć, takie zasady obowiązują w wielu kręgach, niekoniecznie w chrześcijańskich kręgach, ale również w innych kręgach, w kręgach ludzi o innych tu poglądach, też są takie zasady. I kiedy patrzymy na te zasady, to one nam się wydają takie bardzo zdrowe, prawda? To są zdrowe zasady. Mamy swoich krewnych, tak jak tutaj mamy bliskich, mamy przyjaciół i te relacje wydają nam się standardowe i normalne. I dziwimy się, jeśli ktoś by robił troszkę inaczej. Tak więc we fragmencie, który przeczytałem, Pan Jezus odnosi się do naszych takich normalnych, naturalnych, standardowych relacji. Ale mówi tak, że wszak i grzesznicy się wzajemnie miłują. Wszak i grzesznicy to samo czynią. Wszak i grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby im oddali. A więc tu możemy zobaczyć, że Pan Jezus mówi, jeśli to czynicie, to jaka jest różnica między wami i światem, który was otacza? Grzesznikami, którzy nie akceptują ofiary Pana Jezusa Chrystusa. To jest bardzo ważne. Zdajmy sobie z tego sprawę. Jest bardzo źle, jeśli ktoś w ogóle tego nie przestrzega. Ale jeśli ktoś tego przestrzega, to jest naturalnie normalnym członkiem społeczności. Społeczności, w której jest w domu, w pracy, w szkole, wśród sąsiadów, znajomych i tak dalej. A więc to jest coś, co jest standardem. Ale spójrzmy, że w tym fragmencie Pan Jezus mówi o czymś troszkę innym. On owszem, on to wspomina, ale mówi, to za mało jest. Spójrzmy na następny slajd. A teraz spójrzmy to, co czytamy w wierszach 27 i 28, czyli to, od czego zaczął się ten fragment zwiastowania nauczania Pana Jezusa Chrystusa. Ale wam, którzy słuchacie, powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. A więc w tym fragmencie, od tego Pan Jezus zaczął, Pan Jezus mówi o naszej relacji w stosunku do naszych nieprzyjaciół. O naszej relacji w stosunku do naszych wrogów. Zdefiniowanie, kto jest moim wrogiem, ja myślę, że każdy z nas sobie to musi dla siebie ustawić. Bardzo często jest tak, że naszymi wrogami są ci, którzy uważają, że wiara, którą my wyznajemy, nie jest właściwa, że nas trzeba zwalczać. Bardzo często to są ci wrogowie i o nich Pan Jezus Chrystus w bardzo dużej mierze mówi. Mamy też i innych wrogów. Wrogów mamy czasami w pracy, czasami w szkole. Tutaj Szymek mówił, że się koledzy z niego śmiali, więc jak gdyby ta relacja już tu nie była taka całkiem zdrowa, ale była pewna niechęć, może nie nienawiść, ale niechęć, prawda? Takie wyalienowanie, bo ty jesteś inny, bo ty nie robisz tak jak my i dlatego my się z tobą nie identyfikujemy. A więc jest coś z tego. Każdy z nas ma jakichś nieprzyjaciół. Jest bardzo źle, kiedy ci nieprzyjaciele są w rodzinie, w najbliższej tu rodzinie. Oby nigdy tak nie było, ale czasami tak się zdarza. Że również w naszej tu rodzinie z powodu naszej wiary, czasami z powodu grzechu, te relacje są złe. I spójrzmy, że Pan Jezus, on mówi do wszystkich ludzi, ale wam, którzy mnie słuchacie. No nie wiemy tak dokładnie, dlatego że Słowo Boże nam tego nie mówi, ale było tam na pewno kilka, jeśli nie kilkanaście tysięcy osób. Tak nam wynika z kontekstu tego, jak Jezus zwiastował, czy jak Jezus karmił tych, którzy byli głodni. Tam było tysiące ludzi. I ci ludzie byli bardzo różni. To nie byli ludzie, którzy się
tak wzajemnie bardzo kochali, którzy byli przyjaciółmi. Ludzie, którzy przychodzili na spotkanie z Panem Jezusem, to byli ludzie chorzy, którzy potrzebowali tu pomocy. To byli ludzie zdesperowani, często pod wpływem mocy tu demonicznych. To byli ludzie, którzy byli z ciekawości. To byli ludzie, którzy przyszli, aby krytykować. Faryzeusze, uczeni w piśmie, inni. Bardzo różni ludzie słuchali Pana Jezusa. A wam, którzy słuchacie? A więc Pan Jezus mówił do wszystkich. I on im tu powiedział w tych dwóch wersetach kilka takich rzeczy, które ich z pewnością zszokowały. Spójrzmy. Miłujcie nieprzyjaciół. Czyńcie dobrze nienawidzącym was. Błogosławcie przeklinającym was. Módlcie się za krzywdzicielami. A więc tutaj Pan Jezus wymienił cztery takie obszary, w których mamy się w określony sposób zachowywać w stosunku do naszych nieprzyjaciół. Ten pierwszy wymóg, miłość do nieprzyjaciół, ona jest trudna. Dlatego ona jest trudna też z tego względu, że my miłość bardzo często kojarzymy z pewnymi uczuciami, z pewną afekcją. A tutaj Pan Jezus raczej mówi o miłości tej, która działa. O tej miłości, o której apostoł Paweł mówi w 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, że miłość zakrywa, miłość wierzy, miłość ustępuje i tak dalej. On mówi o miłości jako pewnym akcie, który jest przeciwny do nienawiści. Tak więc to nie jest przede wszystkim emocjonalne uczucie, do którego my jesteśmy tak bardzo często przyzwyczajeni, ale to jest pewne konkretne działanie. Czynienie dobra tym, którzy nas nienawidzą. To jest coś, co jest wręcz sprzeczne z naszą naturą. Może tak powiem, dla tych, którzy się narodzili na nowo, coś, co jest sprzeczne z naszą starą naturą, natomiast dla ludzi, którzy się nie odrodzili w Chrystusie, coś, co jest sprzeczne z ich naturalną, z ich naturalnym tu podejściem, czyli z ich naturą. Właściwie błogosławienie, czyli życzenie dobrze temu, kto mnie przeklina, kto źle mi życzy, kto nawet w skrajnym przypadku, jak było w tamtych czasach, kto rzuca na mnie urok, przekleństwo. I czwarta rzecz, modlitwa za tymi, którzy mnie krzywdzą. A więc te cztery obszary są, no, są trudne. Są trudne i nie ukrywajmy tego. Ja bym się starał mówić tak, jak to jest, bo my czasami tak w tym naszym chrześcijaństwie chcielibyśmy pewne rzeczy przylukrować, przypudrować, żeby to było takie słodkie. Bracia i siostry, to jest trudne. Ja wcale nie mówię, że to jest łatwe. A kto powiedział, że chrześcijaństwo będzie łatwe? Chrześcijaństwo jest zapieraniem się samego siebie. Chrześcijaństwo jest niesieniem krzyża każdemu tak, jak mu to Bóg daje. A więc Pan Jezus mówił o rzeczach trudnych. I teraz powstaje takie bardzo naturalne pytanie, dlaczego tak mam akurat robić? Dlaczego mam robić coś, co jest przeciwne mojej starej naturze, moim przyzwyczajeniom, tym, jak robi świat wokół mnie? To pytanie się bardzo często powtarza. Dziękuję. Józek bardzo dobrze ze mną współpracuje. To jest efekt tego, że jesteśmy razem w szkole biblijnej. Spotykaliśmy się też na jakichś innych ewangelizacjach, także ta współpraca idzie dobrze. Cieszę się z tego. I chciałbym teraz tu powiedzieć dlaczego, bo to pytanie jest bardzo naturalne. Ta relacja w stosunku do naszych nieprzyjaciół, ale dlaczego tak? Wiecie, ja jako chrześcijanin, który już jest 44 lata w drodze za Chrystusem, a przedtem w zasadzie całe życie byłem przy zborze, dlatego że czy chciałem, czy nie chciałem, jak byłem młodszy, no to ojciec mówił, że mam iść i koniec. W związku z tym przyglądałem się temu chrześcijaństwu, a potem przeżywam to chrześcijaństwo jakiś czas i wiem, że jedno z najczęstszych pytań, które my jako chrześcijanie mamy, jako ludzie wierzący, jest: Panie, dlaczego? I to wcale nie jest złe pytanie. Bardzo często stawiamy sobie to pytanie: Panie, a dlaczego tak, a nie inaczej?
I tu w tym wypadku też jest takim bardzo normalnym, naturalnym, że stawiamy sobie to pytanie, Panie, dlaczego? I spójrzmy na odpowiedź, którą Pan Jezus dał w wierszu 35, która brzmi tak, a będzie obfita nagroda wasza i synami najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych. Spójrzmy, że Pan Jezus, kiedy nam coś mówi, jak coś mamy robić, kiedy nam przekazuje, jak coś mamy robić, to nie zostawia nas w takiej próżni, w takich pytaniach, ale mówi dlaczego. Dlaczego to mamy robić? A więc spójrzmy, co Pan Jezus konkretnie powiedział. Po pierwsze, że zapłata nasza będzie obfita. Bracia i siostry, zapłata nasza będzie obfita. Ale chciałbym jeszcze coś podkreślić tak bardzo ważnego. Chyba Józek też to wspomniał w swoim świadectwie. O jakiej zapłacie my mówimy? My niekoniecznie mówimy o tej zapłacie tu na ziemi, ale na pewno mówimy o zapłacie, która będzie w górze. Bracia i siostry, my jako chrześcijanie powinniśmy mieć tą świadomość, że nasza zapłata jest przede wszystkim w górze. Ja się przyznam, że bardzo lubię czytać to stwierdzenie apostoła Pawła w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdział, nie pamiętam no dokładnie, który wiersz jest to na lewej stronie, w środkowej części Biblii tu warszawskiej. Tam mamy takie słowo, że jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Jeśli tylko w tym życiu. Bracia i siostry, nasze życie tu na ziemi to jest życie w nadziei, że będziemy z Chrystusem, że będziemy zmartwychwstali z Chrystusem i właśnie wtedy na pewno ta zapłata będzie obfita. Niekoniecznie już tu na ziemi. Są chrześcijanie, którzy mówią, że już tu Pan Bóg musi mnie błogosławić. Materialnie oczywiście. Słowo Boże nam tego nie obiecuje. Słowo Boże nam obiecuje, że nasza zapłata będzie obfita przede wszystkim w niebie. Kiedy apostoł Paweł kończył swoją służbę, w swoim drugim liście do swojego ukochanego ucznia Tymoteusza, to mówi tak, że czeka mnie wieniec chwały. On wiedział, dlaczego walczył. On wiedział, dlaczego się tak trudził. On wiedział, dlaczego tak bardzo wielu przeciwników miał. Bo on szedł za Jezusem. Bo on wiedział, że ważniejsza jest zapłata ta, która będzie w górze, niż ta, która jest tu na ziemi. On miał świadomość, że te doczesne rzeczy nie są najważniejsze. A więc nasze relacje w stosunku do naszych nieprzyjaciół są między innymi dlatego, że zapłata nasza będzie obfita. I będzie obfita na pewno w wieczności. Chociaż już tu na ziemi też Pan Bóg nas błogosławi w swój Boży, cudowny i suwerenny sposób. To jest tak bardzo ważne, abyśmy sobie również z tego zdawali sprawę. Druga rzecz, o której mówi tu Pan Jezus Chrystus, będziemy nazwani synami Najwyższego. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, czy ten zegar to chyba źle idzie, tak tu patrzę, dobrze. Tam jest zegar, dobra. Druga rzecz, będziecie nazwani synami Najwyższego. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale tu jest coś ważnego, że będziemy nazwani synami Najwyższego. Ktoś by tak powiedział, no ale tak czy siak, jestem Bożym dzieckiem. Prawda, jeśli narodziłeś się na nowo, jesteś Bożym dzieckiem. Ale to Boże dziecko powinno wzrastać. Abyś nie był całe życie dzieckiem, ale żebyś doszedł do tego stanu dojrzałości. A kiedy jest mowa o synu, że będziecie nazwani synami Najwyższego, to Pan Jezus tak bardzo mocno podkreśla, to będziecie bardziej dojrzali. Wzrośniecie wtedy bardziej w moje podobieństwo i w mój obraz. A więc to jest druga rzecz, która jest tak bardzo ważna i która się odnosi do naszego życia tu na ziemi już. Będziemy nazwani synami Najwyższego. I wreszcie trzecia rzecz. Bóg jest dobrotliwy. Tak żeśmy tam czytali, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych. Bracia i siostry, przeczytam to jeszcze raz. Gdyż On, to znaczy Bóg Wszechmogący, dobrotliwy jest dla niewdzięcznych i dla złych.
Ja myślę, że to jest stwierdzenie Pana Jezusa, które powinniśmy, które ja powinienem sobie częściej czytać, a może i wy. My mamy takie tendencje do tego, że mówimy tak, jak ktoś jest zły, no najlepiej jakby go Pan Bóg od razu ukarał. Mamy takie myśli, prawda? Tak często się nam zdaje, Panie, ukarz tego człowieka, bo on jest taki zły dla mnie. On mi tak źle robi, on mi takie kłody rzuca pod nogi. A my w tym słowie tak czytamy, że Bóg jest dobrotliwy dla niewdzięcznych i dla złych. Wiecie, jeżeli ktoś sobie tak to wyobraża, to znaczy, że ma się czasami za kogoś lepszego. I to jest bardzo źle, jeśli my się mamy za kogoś lepszego. My musimy mieć tą świadomość, że my jesteśmy ułaskawionymi grzesznikami. Że żaden z nas w żaden sposób nie zasłużył na zbawienie, ale to jest Boża łaska, że zostało nam przebaczone, że mimo naszych grzechów, mimo naszych upadków, Chrystus przebaczył nam i wszechmocny Bóg przyjął nas jako Boże dzieci. Jako Boże dzieci z tym poleceniem, abyśmy wzrastali i byli nazwani synami najwyższymi. A więc przypominajmy sobie to. Bóg jest Bogiem dobrotliwym. W kazaniu na górze, w Ewangelii Mateusza, w rozdziale 5, wierszu 45, Pan Jezus troszeczkę inaczej zdefiniował tą dobrotliwość Bożą, bo mówi tak, bo słońce Jego, to znaczy to słońce od Boga, schodzi nad złymi i dobrymi. I deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. I to są te miejsca w Bożym Słowie, które my nie aż tak często lubimy czytać. Bo mamy tu napisane, że Bóg posyła słońce, czy inaczej, że słońce wschodzi i nad dobrymi, i nad złymi. Bóg posyła deszcz i dla niedobrych, i dla niesprawiedliwych, i sprawiedliwych. To są takie rzeczy, które Bóg nam pokazuje, żebyśmy byli w tym właściwym miejscu, abyśmy mieli tą świadomość, że my jesteśmy tymi usprawiedliwionymi grzesznikami, tak jak to powiedział Luter. Tymi grzesznikami, którzy dzięki Bożej łasce dożyli usprawiedliwienia. A więc z jednej strony jestem w dalszym ciągu grzesznikiem, ale z drugiej strony dzięki Bożej łasce dożyłem usprawiedliwienia i w oczach Bożych jestem sprawiedliwy w oczach Bożych dzięki ofierze Pana Jezusa Chrystusa. Ale idźmy dalej. I teraz spójrzmy na te, rzekłbym, najtrudniejsze rzeczy, o których chciałem dzisiaj mówić. Właśnie te wiersze 29 i 30, to co jest prawie że w środku tego tekstu, który przeczytałem. Temu, kto się uderzy w policzek, nadstawi drugi. Temu, który ci zabiera płaszcz i sukni, nie odmawiaj. Każdemu, kto cię prosi, daj, od tego, który bierze, co twoje, nie żądaj zwrotu. Wiersz 35. I pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu. Wiecie, kiedy to czytam, to pierwsze słowo, które mi się nasuwa, jest takie. Niemożliwe. Jak to wypełnić? Przecież wszystko to, co tu czytam, to jest wbrew mojej naturze, mojej normalnej ludzkiej tu naturze. I w nas się wzbiera tak wiele, wiele, wiele pytań. A w tych trzech wierszach Pan Jezus Chrystus powiedział o trzech rzeczach, ja tu wpisałem cztery, no zaraz to wyjaśnię, z którymi tak często my mamy problem. My jako chrześcijanie, my jako naśladowcy Chrystusa. Drugi policzek, bezzwrotne pożyczki, bez sukni i płaszcza i druga mila, o tym mówi Pan Jezus w kazaniu na górze u Mateusza, tu akurat w tym fragmencie tego nie ma. A więc to są takie cztery rzeczy, ja powiem tak, które mnie przez lata spędzały sens powiek. Ja nie wiem czy wam, ale mnie tak. Bo miałem z tym problem, z tym drugim tu policzkiem, pożyczki tu bezzwrotne, bez sukni, bez płaszcza i wreszcie ta druga mila. Kiedy przygotowywałem się do tej usługi, to miałem taki może ambitny cel, że powiem o każdej z tych czterech rzeczy. Ale moja żona, która lubi mnie czasami tak sprowadzać tu na ziemię, mówi, ale ty nie możesz za długo mówić. No i w związku z tym będę tylko mówił dzisiaj o drugim
tu policzku, a tamte trzy rzeczy sobie no, zostawię na inny raz. Ale to są ważne rzeczy. Bracia i siostry, to są bardzo ważne rzeczy. Bo to są rzeczy, które czasami ludzie, którzy nas nie lubią, żeby nie powiedzieć nienawidzą, czasami nam to wytykają, bo mówią, no ale przecież jest napisane, masz nadstawić drugi policzek, jak cię uderzę. Przecież musisz mi pożyczyć pieniądze, a ja nie mam w planie ci oddać. Nie wiem, czyście mieli takie sytuacje, ale to są bardzo często no, sytuacje, że, no powiem to wprost, że czasami ludzie niewierzący przychodzą, aby wykorzystywać nas, aby naciągać nas na te bezzwrotne tu pożyczki i już tak się trochę nauczyli, mówi, bo Biblia mówi, że macie pomagać, że macie pożyczać, nie spodziewając się zwrotu. Dlatego to są rzeczy, nad którymi powinniśmy się czasami zastanowić. Jak to naprawdę Biblia o tym mówi? Ja chciałbym teraz, jeszcze mam trochę czasu, tu powiedzieć na temat tego drugiego policzka. I to, co będę mówił, być może niektórych z was zaskoczę, ale kiedy to czytałem, kiedy się nad tym tu zastanawiałem, kiedy się modliłem sporo w tej sprawie, w jaki sposób to przedstawić, aby to było w pełni zgodne z Bożym Słowem, bo kiedy czyta się komentarze, to są tak różne, że naprawdę czasami aż trudno w to uwierzyć. I żeby się nad tym tu zastanowić, to chciałbym jedną rzecz wam tu pokazać. Mogę prosić o następny slajd? O, to będzie taki trudny slajd. Ale chciałbym, żebyśmy byli cierpliwi i żebyśmy się nad tym zastanowili. Tu mam taki podtytuł: hiperbola w nauczaniu Pana Jezusa Chrystusa. Czym jest hiperbola? Może najpierw wam to powiem. Oczywiście nie ma to w tym momencie nic wspólnego z matematyką, którą bardzo lubię, a którą wiem, że większość ludzi nie lubi. Hiperbola to jest taka pewna forma literacka, no już to nazwijmy tak w miarę. Jest to pewne celowe wyolbrzymienie, przerysowanie czegoś, aby coś stało się bardziej tu dobitne. Jest to taki środek ekspresji, który, dzięki któremu jest łatwiej trafić w punkt, szybciej skupić uwagę. Tym jest właśnie hiperbola jako pewna forma literacka. Gdybyśmy spojrzeli na nasze codzienne życie, to w naszym codziennym życiu my tej formy literackiej hiperboli używamy całkiem często. Spójrzmy na takie stwierdzenie. To w szczególności tu rodzice do swoich dzieci. Już ci to mówiłem 100 000 razy, a ty mnie nie słuchasz. Ja wiem, że ja to używałem w stosunku do swoich dzieci, no w tej chwili już nie, bo to inny wiek. Ale ci, którzy mają mniejsze dzieci, może Sławek, nie wiem, czy to używa, ale mamy takie tendencje do przerysowywania, bo któż z nas powiedział coś swojemu dziecku 100 000 razy? Może raz, może 10, nawet 20 razy, ale tak mówimy. Mówiłem ci to 100 000 razy, prawda? Więc to jest pewnego rodzaju hiperbola, którą my używamy, żeby podkreślić nasze zirytowanie i tą konieczność, że musisz mnie w końcu słuchać. Spójrzmy na inne. Prawie, że umarłem ze strachu, albo inni czasami mówią, prawie, że umarłem ze śmiechu. No gdyby ktoś umarł, to już byłoby po nim. Ale my używamy takiego przerysowywania, żeby pokazać pewną prawdę. A teraz spójrzmy na nauczanie Pana Jezusa Chrystusa i spójrzmy, że Pan Jezus Chrystus w swoim nauczaniu też używał hiperboli i te pewne hiperbole, czy takie przesadne stwierdzenia są dla nas naturalne, a z innymi mamy problem. I chcielibyśmy spojrzeć na to dalej. 4 przykłady hiperboli, co do której myślę, że każdy z was się ze mną zgodzi. Pierwsza jest zapisana w Ewangelii Mateusza, 29 i 30 werset. Tam mamy takie stwierdzenie. Jeśli cię twoja ręka gorszy, odetnij ją. Jeśli cię twoje oko gorszy, wyłup je. Jeśli cię twoja noga gorszy, odetnij ją. Wszyscy znamy te sformułowania Pana Jezusa Chrystusa. I chciałem się zapytać, czy ktoś z was, czy ktoś z nas traktuje to dosłownie? Czy rzeczywiście odciąłbyś sobie swoją rękę? Czy rzeczywiście odciąłbyś swoją nogę? Czy rzeczywiście wyłupałbyś swoje oko, bo ono cię gorszy?
No, każdy by powiedział, nie. Owszem, byli tacy we wczesnym średniowieczu, tacy, nawet nie wiem jak ich nazwać, którzy mieli takie tendencje, ale generalnie rzecz biorąc, żaden z nas by tego nie zrobił. Już czas jest późny, bo ten przykład dla mnie jest bardzo mocny, bo też go kiedyś tak przeżywałem. Panie, no jak to jest? Uciąć rękę, bo ona mnie gorszy, uciąć nogę, bo mnie gorszy i wyciąć sobie oko, bo mnie gorszy. Ale spójrzcie, nawet gdybyśmy nie znali tego pojęcia hiperboli, że jest to pewna przesada, to spójrzcie, co by się z nami stało, już pomijając wszystko inne, gdybyśmy sobie to jedno oko tu zlikwidowali. Czy przestalibyśmy widzieć? Nie. W dalszym ciągu byśmy widzieli drugim okiem. A więc to jest dla mnie tym bardziej taka wskazówka, że Pan Jezus użył celowo takiego drastycznego przykładu, takiego drastycznego określenia zwanego hiperbolą, aby nam coś pokazać, aby nam to tak jasno uzmysłowić. Jeśli ten telewizor, w który patrzysz, jeśli on spowoduje zgorszenie, to wyrzuć telewizor, nie wyrzucaj swoich oczu. To daję jako taki całkiem prosty przykład, ale przejdźmy dalej. W Łukaszu 14, rozdział, wersety 25-26 jest napisane coś szczególnego. Nawet mojej żonie przyznam się, że to się nie bardzo tu podobało ten przykład, ale tam mamy tak napisane, że jeśli kto chce pójść za mną, a nie ma w nienawiści swoich krewnych, sąsiadów, znajomych, przyjaciół, żony, dzieci, a nawet siebie samego, tam jest tu napisane, to nie jest mnie godzien. To też jest drastyczny przykład, prawda? Trzeba mieć w nienawiści, gdybyśmy wzięli to dosłownie, co Pan Jezus tu powiedział, to trzeba mieć w nienawiści nawet swoją żonę i swoje dzieci, dopiero wtedy można by być uczniem Pana Jezusa Chrystusa. Więc my to rozumiemy, że jest to oczywistą hiperbolą, którą Pan Jezus użył. Pan Jezus pokazuje na ważność, wyższość pewnych rzeczy, a nie na tą fizyczną czy mentalną nienawiść do żony czy do dzieci. To taki dosyć skrajny przykład, ale właśnie te skrajne przykłady, te skrajne hiperbole pokazują nam, że Pan Jezus czasami używa celowo takiego języka, takich sformułowań, żeby nas czegoś nauczyć. Może tu jeszcze mam zapisane dwa inne, takie prostsze. Wielbłąd i ucho igielne. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Wiemy, że kiedy uczniowie to usłyszeli, oni może nie znali tego pojęcia, to hiperbola, mówią: Panie, ale jak to się może stać? I wtedy Pan Bóg im, i wtedy Pan Jezus im to wyjaśnił. I jeszcze jedna tu hiperbola, którą bardzo często lubimy używać. Mateusz 7, rozdział 5, werset. Źdźbło w oku bliźniego, a belka w moim oku. No, wiadomo, że ta belka w moim oku się nie jest w stanie zmieścić, bo ona jest większa ode mnie. A więc to są przykłady oczywistych hiperboli, które używa Pan Jezus Chrystus. I my wszyscy, może nie wszyscy, ale prawie wszyscy, czytając to, mamy świadomość, że Pan Jezus użył pewnego przesadnego, obrazowego języka, aby nas czegoś nauczyć. I mając tą trudną rzecz, przez którą tu musiałem przebrnąć, chcielibyśmy teraz iść dalej do tego drugiego policzka. Jeśli mogę prosić o następny slajd. Właśnie, bo cały czas jesteśmy przy drugim tu policzku. Kto się uderzy w policzek, nadstaw mój drugi. I chciałem spróbować odpowiedzieć na pytanie, dlaczego to stwierdzenie traktujemy jako hiperbolę. Trzy rzeczy. Po pierwsze, patrzymy na cały kontekst Nowego Testamentu. Po drugie, patrzymy na inne wypowiedzi Pana Jezusa w tym zakresie. I po trzecie, patrzymy na treści listów apostolskich. To nie jest tak, że my sobie możemy dowolnie interpretować i przyjmować, że to jest tu dosłowne, a to jest tu hiperbolą. My musimy mieć potwierdzenie w całym Bożym Słowie, które nam jasno pokaże, że są pewne rzeczy, czy też mogą być pewne rzeczy, które Pan Jezus wyraził w formie hiperboli, pewnej
pewnego obrazu przerysowanego, aby nas czegoś nauczyć. I mając to na względzie, przejdźmy dalej. Chciałem dać kilka przykładów z wypowiedzi Pana Jezusa, a potem z treści listów, a właściwie głównie dziejów apostolskich, w jaki sposób tak praktycznie możemy zobaczyć tą zasadę tego drugiego policzka. To jest bardzo ważne. I chcielibyśmy na to spojrzeć. Mam nadzieję, że jesteście jeszcze, bracia i siostry, skupieni, że mogę jeszcze mówić, tak? Dobra. Mogę prosić o następny slajd? Dobra. Czyli teraz się patrzymy na przykłady z życia i nauczania Pana Jezusa Chrystusa. Ja wybrałem dwa przykłady, chociaż jest ich znacznie więcej. Spójrzmy najpierw na ten przykład, który jest zapisany w Ewangelii Mateusza w rozdziale 10, wersety 17 i 23. Wszystkich tu nie będę czytał, ale sobie tak te dwa wybiorę. Tu mamy napisane tak. I strzeżcie się ludzi, albowiem będą was wydawać sądom i biczować w swoich synagogach. I 23 werset. A gdy was prześladować będą w jednym mieście, uciekajcie do drugiego. Nie przeczytałem środka. To jest fragment polecenia Pana Jezusa Chrystusa dla wtedy 12 uczniów, których posyłał przed sobą do wiosek, aby zwiastowali o Królestwie Niebieskim, aby zwiastowali o Królestwie Bożym. I kiedy Pan Jezus ich wysyłał, tam jest sporo rzeczy, między innymi jest tam takie stwierdzenie, bądźcie niewinni jak gołębice i przebiegli jak węże, między innymi, ale są też te dwa stwierdzenia, które tu zapisałem. Strzeżcie się ludzi, albowiem będą was wydawać. Strzeżmy się ludzi. A więc ludzie, którzy nas nienawidzą z powodu Ewangelii, tu jest napisane, strzeżcie się tych ludzi. A więc nie wchodźmy z sami im w drogę. Nie wkładajmy palców do ognia. To jest znowu pewnego rodzaju tu hiperbola. Nie wkładajmy palców do ognia, bo możemy się sparzyć, prawda? Pan Jezus tu bardzo jasno mówi, żeby się ich strzec. A w drugiej części, co Pan Jezus mówi? Gdy was prześladować będą w jednym mieście, uciekajcie do drugiego. A więc Pan Jezus mówi bezpośrednio, że jeżeli będą chcieli was prześladować, zamykać w więzieniu, uciekajcie do następnego miasta. A więc gdy spojrzymy na to stwierdzenie Pana Jezusa Chrystusa, na to polecenie dla misjonarzy, to możemy zobaczyć, że Pan Jezus im mówi tak, bądźcie ostrożni, nie łaźcie tam, gdzie możecie świadomie spotykać tu coś przeciwnego, a jeśli was będą gonić, prześladować, to uciekajcie. Czy mam pytanie, czy w tym miejscu możemy doszukać się dosłownie, aby nadstawiać drugi tu policzek? Jeśli będą chcieli mnie aresztować, czy ja mam dać się aresztować, czy też mam uciekać do innego miasta? A więc to jest przykład, gdzie Pan Jezus mówi, jak praktycznie ta zasada drugiego policzka wygląda w życiu. A teraz spójrzmy na drugi fragment. Tutaj się pomyliłem, to jest Jan 18 rozdział, a nie 8 rozdział. Brzmi tak, to jest ten moment, kiedy Pan Jezus już był przed sądem, kiedy był przed Sanhedrynem, kiedy był oskarżany. A gdy on, to znaczy Pan Jezus, gdy on to powiedział, jeden ze sług, który tam stał, wymierzył Jezusowi policzek, mówiąc, tak odpowiadasz arcykapłanowi? Odrzekł mu Jezus, jeśli źle powiedziałem, udowodnij, że źle, a jeśli dobrze, czemu mnie bijesz? Znamy, bracia i siostry, to słowo, prawda? I stawiam tu pytanie, czy Pan Jezus temu słudze nadstawił dosłownie drugi tu policzek? Nie. On się go zapytał, czemu mnie bijesz? Jeśli źle powiedziałem, to udowodnij. A jeśli powiedziałem dobrze, na jakiej zasadzie mnie bijesz? A więc patrząc na te dwa przykłady, możemy zobaczyć, w jaki sposób ta zasada drugiego policzka realizowała się w innych wypowiedziach i czynach Pana Jezusa Chrystusa. A teraz spójrzmy, jak to się działo
w życiu apostołów. Będę to mówił na przykładzie głównie apostoła Pawła. Mogę prosić o następny slajd? O, dobra, jest. Tutaj jest opisanych z dziejów apostolskich kilka sytuacji, kiedy apostoł Paweł znalazł się w tarapatach. Spójrzmy na pierwszy przykład, Dzieje Apostolskie, 6 rozdział. Jest cała historia, ale będę czytał wersety 22 i 37, tak jak to mamy tu napisane. Wraz z nimi wystąpił też przeciwko nim, przeciwko Pawłowi i Sylasowi tłum, a pretorzy, zdarszy z nich szaty, kazali ich sieć rózgami. Potem mamy dalszą narrację i następnego dnia, wiersz 37. Paweł zaś rzekł do nich, wychłostawszy nas, obywateli rzymskich, publicznie, bez sądu, wrzucili nas do więzienia, teraz zaś potajemnie nas wypędzają? Nie. Niech raczej sami przyjdą, wyprowadzą, potem w następnym wierszach jest i przeproszą nas. To jest ta sytuacja, kiedy apostoł Paweł zwiastował Słowo Boże w Filipii, kiedy ta dziewczynka, która miała ducha wieszczego, została uwolniona i na to jej tu właściciele podburzyli tłum, który złapał Pawła i przywiedli ich do miasta przed... na rynek przed pretorów i tam zostali wychłostani, dali się wychłostać. To prawda. Oni się nie bronili. Czyli to było to w pewnym sensie nadstawienie rzeczywiście tego drugiego policzka w tej sytuacji. Ale spójrzmy, w następnym dniu, kiedy teraz chciało się ich potajemnie wyrzucić z tego więzienia, wypuścić, żeby nie było tego, przepraszam za określenie, smrodu, to wtedy Paweł mówi tak, no dobrze, ale my... Ja i Sylas jesteśmy obywatelami rzymskimi, wyście nas potraktowali wbrew prawu, a teraz tak po cichutku chcecie nas wyprowadzić. Nie, przyjdźcie sami i powiedzcie nam to. I wiemy, że oni wtedy przyszli i ich przeprosili. Czyli tutaj mamy taką praktyczną zasadę zrealizowaną w czasie służby apostoła Pawła, kiedy on... Prawda, dał się biczować, jakby nie buntował się, czyli nadstawiał ten drugi policzek, ale w następnym dniu wyartykułował swoje prawa. Spójrzmy na następny przykład, który jest zapisany w Dziejach Apostolskich, rozdział 22, wersety 24-26. Może najpierw to przeczytam, które brzmią tak. Rozkazał dowódca rzymski wprowadzić go, to znaczy Pawła, do twierdzy, poleciwszy przesłuchać go z zastosowaniem biczowania, aby się dowiedzieć, z jakiej przyczyny tak przeciwko niemu krzyczeli. A gdy go skrępowano rzemieniami, rzekł Paweł do setnika stojącego obok: czy wolno wam biczować obywatela rzymskiego i to bez wyroku sądowego? To był ten moment, kiedy apostoł Paweł przybył do Jerozolimy z datkami na biednych, chrześcijan w Jerozolimie i zobaczył go tłum w świątyni podburzony przez tych z Małej Azji. Chcieli go zabić, wtedy rzymski oddział się zjawił, złapał tego Pawła, oni go wręcz nieśli i nie potrafili, ten dowódca rzymski nie potrafił zrozumieć, o co w ogóle chodzi, więc na wszelki wypadek trzeba Pawła tubiczować, a on wtedy, jak to się mówi popularnie, puści farbę. Prawda? Czyli chciał go bić po twarzy z jednej strony, z drugiej strony, tak aż Paweł coś powie. Czy Paweł się na to zgodził? Czy Paweł dał mu ten policzek? Tak, bij mnie. Nie, jest zupełnie coś innego. Paweł się zwrócił tu do setnika. Czy wolno wam biczować obywatela rzymskiego bez wyroku sądowego? A więc w tym wypadku Paweł się temu bardzo mocno sprzeciwił. I trzeci przykład. Zapisany w Dziejach Apostolskich 23 rozdział, 2-3 werset. To jest ciąg dalszy tej historii, kiedy Paweł został uwięziony przez tych rzymskich tu żołnierzy w Jerozolimie, a potem na krótko wypuszczony do starszych, do arcykapłanów, którzy go mieli przesłuchiwać. Zobaczmy ten werset 2-3, który brzmi tak. Lecz arcykapłan Ananiasz rozkazał tym, którzy przy nim, to znaczy przy Pawle, stali, uderzyć go w twarz. Czyli znowu jest to uderzenie w policzek. Wtedy rzekł Paweł do niego: uderzy cię Bóg, ściana pobielana, zasiadłeś tu, aby mnie sądzić według zakonu, a każesz mnie bić wbrew zakonowi. Więc spójrzmy na to, że Paweł tu znowu jakby się nie zgodził. On nie dał tego drugiego policzka.
On nawet nie chciał się zgodzić na ten pierwszy policzek. Mamy trzy przykłady. W tych trzech przykładach mamy różne reakcje apostoła Pawła na sytuację, kiedy miano go uderzyć w ten, jak mówi ewangelista Mateusz, prawy policzek. Raz się zgodził, innymi razy się w cudzysłowie zbuntował. Dlaczego? To jest bardzo ważna rzecz. Bądź czujny na głos Ducha Świętego. Ja wierzę, że apostoł Paweł był czujny na głos Ducha Świętego. I były te sytuacje, kiedy Duch Święty mu podpowiedział, zgódź się, niech tak zrobią. Ale były inne sytuacje, kiedy Paweł jakby od razu się temu sprzeciwił. Spójrzmy i w życiu Pana Jezusa, i w życiu apostoła Pawła, ta zasada drugiego policzka nie funkcjonowała tak całkiem bezwzględnie, jak to niektórzy by chcieli. To jest bardzo ważne, żebyśmy sobie zdali z tego sprawę i to jest coś, co utwierdza mnie w tym przekonaniu, że jest to tak zwana hiperbola, czyli przedstawienie takie figuratywne. Spójrzmy na następny slajd, drugi policzek i spójrzmy na końcowe wnioski, które chciałbym tu wynieść, czy wyprowadzić z tych paru przykładów. Po pierwsze, ta zasada drugiego policzka to nie jest zachęta do tolerowania przemocy, przestępstwa czy pasyfizmu. Bo kiedy czyta się różne tu komentarze, bardzo, bardzo różne są te opinie i niektórzy tłumaczą to tak, że w zasadzie no, mielibyśmy się zgadzać. Jeżeli przestępca okrada czyjś dom, to my, no, co my mamy zrobić? My mamy kochać tu nieprzyjaciół. Nie, wtedy dzwonimy tu na policję i wzywamy pomoc. Jeżeli widzimy, że dziecko jest krzywdzone przez kogoś, wtedy też reagujemy. To nie ma nic wspólnego z zasadą tego, że miałbym oddać ten drugi policzek. A więc to jest pierwsza rzecz, bardzo ważna, ale spójrzmy jeszcze na następne. Z tego wynika stosowanie zasady nie mszczę się i nie oddaję. Z tych przykładów bardzo jasno nam wynika, że nadstawienie drugiego policzka to jest to, że nie oddaję złem za złe, że nie mszczę się za coś, jeśli ktoś mi zrobi. I trzecia rzecz, tak bardzo ważna, na którą chciałbym zwrócić naszą tu uwagę. W takich sytuacjach modlę się i staram się wsłuchiwać w prowadzenie Ducha Świętego, jak reagować w konkretnej sytuacji. To jest to, co żeśmy widzieli w życiu apostoła Pawła, w życiu Pana Jezusa. Czasami się z tym zgodził, a czasami się nie zgodził. Kiedy Pan Jezus był krzywdzony na krzyżu, kiedy był w końcowym akcie cierpienia, to mówił, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Kiedy Szczepan był kamienowany, modlił się, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Tak bardzo ważnym jest, abyśmy byli nastrojeni, aby słuchać głosu Ducha Świętego, jak Duch Święty w konkretnej sytuacji nas poprowadzi. Bracia i siostry, to jest może takie ogólniejsze stwierdzenie. My nie jesteśmy pod zakonem, my jesteśmy pod łaską. Dlatego Duch Święty prowadzi nas. Czasami rzeczywiście trzeba ten drugi tu policzek dać. Ale bardzo często Duch Święty mówi, nie, wcale tak nie masz robić. I dlatego jest tak bardzo ważnym, abyśmy przestrzegali tych, no nazwałbym sobie to, zasad, które tu wypływają z tego. I teraz zaczynam zbliżać już się do końca, ale jeszcze nie całkiem. Chciałbym, patrząc na Nowy Testament, żebyśmy zobaczyli na takie zasady relacji, które mamy mieć z ludźmi. Właśnie wychodząc od tego policzka, który mamy dać, przejdźmy do takich bardziej ogólnych zasad, bo to jest dość ważne w naszym życiu i tą zasadę Pan Jezus w tym tekście, który przeczytałem, bardzo jasno wyartykułował. Chciejmy na to jeszcze spojrzeć. Mogę prosić, jest tu następne. Czyli to mamy teraz takie ogólne zasady, w których Nowy Testament się odnosi do drugiego policzka. List do Rzymian, rozdział 12 i wersety 19-21. Przeczytam. Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan.
Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go. Bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniasz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. To jest fragment końcowego przemówienia, czy końcowej części listu apostoła Pawła do Rzymian, gdzie daje im takie bardzo praktyczne wskazówki do życia. Apostoł Paweł doskonale znał to określenie, jeśli cię uderzą w prawy tu policzek, daj mu lewy. I on rozumiał to jako hiperbole i on teraz, pisząc do tych ludzi, przybliża im to. Nie mścijcie się. My jako chrześcijanie mamy się nie mścić. Nie mamy się mścić. To jest coś, co dla nas jest coś, co nie jest dla nas. Coś, co jest dla nas tu zakazane. Ale mamy wręcz tak napisane, że tego nieprzyjaciela, to są takie bardzo praktyczne rzeczy do tego, co mówił Pan Jezus Chrystus. Jeśli łaknie ten nieprzyjaciel, to go nakarm. Jeżeli ma pragnienie, to daj mu pić, bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniasz na jego głowę. I wreszcie to słowo, nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Tak więc tą zasadę apostoł Paweł w tym fragmencie tak bardzo mocno nam podkreślił, tak bardzo mocno nam to wyjaśnił. Spójrzmy dalej, bo tych zasad jest więcej. List apostoła Jakuba, 4 rozdział i werset, tu 17, który mówi tak. Kto umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Patrzcie, siostry, ta zasada jest też bardzo ważna, bo ta zasada nam mówi o tym, abyśmy nie byli pasywni. Jeśli możemy dobrze czynić, a nie czynimy, dopuszczamy się grzechu. Czasami patrząc na naszego nieprzyjaciela, wroga, no nie powiem już głośno, że cieszymy się, że mu czegoś brakuje. Ale tak stoimy z boku. No dobra, ma za swoje. A jeżeli możemy mu pomóc, kto umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. A więc tutaj mamy tą zasadę aktywności, a nie pasywności. Trzecia zasada, Łukasz 6,36, to jest ten tekst, który myśmy czytali, ostatni werset, który brzmi tak, bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. A więc Pan Jezus Chrystus tak bardzo mówi nam, abyśmy byli miłosierni. Bo Ojciec, Bóg jest miłosierny w stosunku do mnie i do ciebie. Żaden z nas nie zasługiwał na zbawienie. Każdy z nas zasługiwał na śmierć z powodu grzechu. A miłosierdzie Boże sprawiło, że mimo naszej grzeszności, mimo naszej upadłości, zostaliśmy pociągnięci do Ojca. I dożyliśmy zbawienia. To jest Boże miłosierdzie. I Pan Jezus mówi, bądź miłosierny, jak jest miłosierny twój Ojciec w niebie. Jeszcze dwie zasady. Marek 12 rozdział, wersety 29-31. To jest ten moment, kiedy któryś z uczonych w piśmie zapytał się Pana Jezusa, które przykazanie jest największe. I wtedy Pan Jezus mu powiedział, że są dwa przykazania. Jedno to będziesz miłował Boga swego z całego serca, z całej siły, z całej duszy, z całej myśli. A drugie przykazanie, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Bracia i siostry, to jest zasada. Zasada, którą Pan Bóg poprzez Pana Jezusa Chrystusa nam zostawił. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Nie będę tego tu rozwijał, bo już jest późno. I przejdźmy jeszcze do jednej rzeczy, do jednego miejsca w Bożym Słowie. Drugi list do Koryntian, 11 rozdział i werset 20. Przyznam się, że wahałem się odnośnie tego wersetu, ale ten rozdział 11 drugiego listu do Koryntian jest bardzo mocny, więc ja może przeczytam ten werset i potem jeszcze coś na ten temat powiem. Drugi list do Koryntian, 11 rozdział i werset 20, który mówi tak. To są słowa apostoła Pawła do zboru w Koryncie. Znosicie bowiem, gdy was ktoś niewolnikami robi, gdy was ktoś wyzyskuje, gdy was ktoś łupi, gdy się ktoś wynosi, gdy was ktoś po twarzy bije. Ja wiem, że jest to werset wyrwany z kontekstu, ale jeśli ktoś jest tym zainteresowany bliżej, to proszę przeczytajcie cały tu 11 rozdział. Cały 11 rozdział, w którym
Apostoł Paweł odnosi się do przeciwników Słowa Bożego, do ludzi, którzy przybierają postać apostołów bożych, a w rzeczywistości są sługami ciemności, i mówi o nich w ten sposób, że to są ludzie, którzy robią was niewolnikami, którzy was wyzyskują, którzy was łupią, którzy się wynoszą nad was, którzy biją was po twarzy. A więc, no niestety czasami wśród ludzi wierzących znajdowali się, ale też i znajdują się fałszywi nauczyciele, fałszywi apostołowie, którzy przybierają postać tu apostołów bożych i którzy, może spójrzmy na to dokładniej, to jest ostrzeżenie apostoła Pawła przed fałszywymi nauczycielami, chcącymi wykorzystywać naszą naiwną, nawet czasem, interpretację słów Pana Jezusa Chrystusa. Są tacy ludzie, którzy usiłują jak gdyby zmusić nas do tego, aby oni byli wywyższeni, i oni nas wtedy biją po twarzy, fałszywie posiłkując się niewłaściwym tu Bożym Słowem. Bardzo mocne słowo. Cały ten rozdział to apostoł Paweł traktuje właśnie o przeciwnikach Słowa Bożego. I na koniec, ostatni slajd. W tym mniej więcej czasie, kiedy żył Pan Jezus Chrystus, jeden z nauczycieli żydowskich, rabbi Hillel, bo tak się nazywał, znaczy było to troszeczkę wcześniej, przed Panem Jezusem, on w swoich naukach dla swoich uczniów, dla Żydów w tamtym czasie, przedstawił taką zasadę: nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Znamy wszyscy tą zasadę. Ona właśnie pochodzi od tego hebrajskiego tu nauczyciela Hillela przed Chrystusem i my często tym się posługujemy. Ludzie często tym się posługują. Nie czyń drugiemu, co tobie niemiło. A kiedy spojrzymy na ten tekst, któryśmy dzisiaj czytali, na to, co powiedział Pan Jezus Chrystus, to zasada Pana Jezusa Chrystusa jest inna. Czytaliśmy ją w tym 31 wierszu tekstu, który przedstawiałem. A jak chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo i wy. A jak chcecie, aby ludzie wam czynili, mnie czynili, tak samo czyńcie i wy. A więc spójrzmy, to nie jest zasada negatywna, tak jak było w tym przypadku, nie czyń drugiemu, co tobie niemiło, ale to jest zasada pozytywna. Czyńmy drugim to, co byśmy chcieli, aby oni nam czynili. I to jest jakby kwintesencja tego, co mówił Pan Jezus Chrystus. I to jest ta zasada, którą mamy przestrzegać w stosunku do wszystkich ludzi, także w stosunku do naszych wrogów. Mój czas minął. To było słowo, którym się chciałem z wami dzielić. Ja mam pełną tu świadomość, że to nie jest łatwe słowo, ale to jest słowo, które my jako chrześcijanie powinniśmy brać w ten właściwy sposób. I oby Duch Święty sprawił w moim sercu, w moim życiu, w życiu tu każdego z nas, abyśmy mogli stosować to Boże Słowo tak, jak Duch Święty go nam przedstawia. Amen. Amen.